wie, czy gdy Vitalij Białousow nie przeniesie się w kolejnych wyścigach na te wewnętrzne pola startowe, no to jego dorobek punktowy nie okaże się znacząco, znacząco poprawiony. Wyścig trzeci jeszcze przed tą gonitwą. Regulacje sprzętu Tomasza Goloba. On pojedzie z tego właśnie najmniej korzystnego trzeciego pola startowego. Dwukrotnie oglądaliśmy żużlowców w akcji i dwukrotnie kask biały dojeżdżał do mety na ostatniej pozycji. Tomasz Golob jeszcze tam regulacje sprzęgła. Wszystko to dość nerwowo, no bo czasu do rozpoczęcia wyścigu pozostało już bardzo niedużo. Jeszcze 30 kilka sekund z czasu 2 minut mają wszyscy uczestnicy trzeciej gonitwy na to, by stanąć pod taśmą startową. Tomasz Golob spokojny, jeszcze wykorzystuje ten czas do maksimum. Jeszcze jeden próbny start, no i za chwileczkę usadowi się na trzecim torze. Po swojej lewej ręce będzie miał Janusza Kołodzieja, więc wicelidera klasyfikacji indywidualnych Mistrzostw Europy 2014, choć mającego tyle samo punktów, co liderujący Niki Pedersen. Po prawej ręce Tomasza Goloba Maksim Bogdanow na pierwsze pole zajęte przez Szweda Jonasa Davidsona. Oczywiście to jest pierwszy wyścig z udziałem tej czwórki, więc żaden z nich jeszcze nie poprawił swojego zerowego dorobku punktowego. Davidson, Kołodziej, Golob i Bogdanow, bardzo dobrze Polacy, ale pogodził ich Jonas Davidson. Teraz Golob po wewnętrznej. Czyżby pierwszy przypadek, gdy biały kask zapunktuje w tych zawodach? Próbował minąć reprezentanta Polski Maksim Bogdanow, ależ tam strasznie nosi łotewskiego zawodnika po całej szerokości toru. Widać, że mocno chce, że bardzo stara się, że chce wykrzesać jak najwięcej mocy ze swojego GM-a, ale ten jego narowisty rumak jeszcze nie do końca okiełznany przez niego. Choć teraz atak Bogdanowsa okazał się skuteczny i Tomasz Golob spada na ostatnią pozycję. Janusz Kołodziej ściga Jonasa Davidsona. Jest blisko Szweda, może pokusić się o skuteczny atak. Tak, aczkolwiek łatwo nie będzie, byle tylko nie napędzać się po zewnętrznej, byle postraszyć rywala atakami, a potem wykonać klasyczne nożyce, ściąć do wewnętrznej części toru. Choć Janusz Kołodziej przecież jest w tym sezonie w wybornej formie i jemu niestraszne są ataki, czy to właśnie przy krawężniku, czy to jadąc bardzo, bardzo szeroko. Teraz błąd Jonasa Davidsona, ale bez konsekwencji, bowiem jego przewaga nad Kołodziejem była wystarczająca. No i to odjechanie na środek toru, zrobienie miejsce przy krawężniku nie było kosztowne, nie skończyło się dla Szweda utratą pierwszej pozycji. On wygrywa przed Januszem Kołodziejem, Maksimem Bogdanowsem, no i Tomasz Golob, tak jak wcześniej Kenny Larsen i Vitalij Białousow, jadąc w białym kasku, punktów do mety nie przywozi. Oto ta kolejność wyścigu trzeciego. Właściwie gdzieś tam w kuluarach mówiono o tym, że te dwa zewnętrzne pola Tomasza Goloba w pierwszych jego startach, bo w biegu piątym pojedzie z toru numer 4, mogą sprawić, że o punkty będzie niesłychanie trudno. Tutaj troszkę za bardzo wyniósł się Tomasz Golob, no ale też i jego motocykl niezbyt mu pozwalał na szybką jazdę. Widzieliśmy te nerwowe poczynania tuż przed startem do wyścigu. To na pewno nie pomogło Tomaszowi, który na tym torze startował już kilka razy. Wspominał w rozmowie z nami rok 2007, kiedy tutaj jechano w strasznych warunkach po ulewie, ale no, trzech zawodników miejscowych zostało odwiezionych do szpitala.